Witam serdecznie w mojej kuchni w Turynie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszny torcik biszkoptowy z kremem z mascarpone, kremem pasticcera, bitą śmietaną i truskawkami. Zapraszam do oglądania filmiku. Zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Proponuję go upiec dzień wcześniej. Będziemy potrzebować biszkopt z 4 jajek. Jak zrobić biszkopt, który zawsze wychodzi, pokazuję na filmiku, który znajdziecie na moim kanale. Dobrze ostudzony biszkopt, a najlepiej na drugi dzień, przekrajamy na 2 krążki. Nawilżamy dokładnie dolny krążek z syropem z cukru i truskawek. Uważajmy tylko, aby nie był za bardzo wilgotny i nie przeciekł na drugą stronę. Układamy także kawałki truskawek z syropu. W bardzo zimnym naczyniu, najlepiej wyciągniętym z lodówki, ubijamy śmietanę na sztywno z 2 łyżkami cukru. Serek mascarpone, z którego dzisiaj zrobimy krem, jest bardzo popularny we Włoszech. Połączymy go z kremem pasticcera. Jest to krem zrobiony na bazie jajek i mleka. Każda gospodyni włoska umie go zrobić. Na moim kanale znajdziecie filmik z dokładnym przepisem na krem pasticcera. Do tego przepisu przygotujemy krem z 250 g mleka. Krem pasticcera jest wykorzystywany nie tylko do tortów, ale i do ciast, do napełniania rogali na śniadanie, pączków włoskich bomboloni i do ptysi włoskich bignè. Zanim połączymy serek mascarpone z kremem, najpierw wymieszajmy dokładnie krem, aby nie było grudek, i tak samo serek, i potem łączymy te 2 składniki. Krem do tortu powinien być puszysty i gładki. Nakładamy go równomiernie na nawilżony biszkopt. Jestem ciekawa, może napiszecie mi w komentarzach, czy znaliście już krem pasticcera i czy robiliście już torty z kremem czy z bitą śmietaną. Zachęcam do komentowania. Na kremie układamy kawałki świeżych truskawek. I potem przyciskamy je lekko. Na truskawki kładziemy trochę kremu, aby je przykryć. Krem wygładzamy paletką. Możecie również użyć szerokiego noża. Nawilżamy drugi krążek i ten powinien być bardziej wilgotny niż ten dolny. Biszkopt kładziemy na kremie tą stroną wilgotną. Przyciskamy go delikatnie ręką i ponownie nawilżamy wierzch biszkoptu. I kładziemy truskawki, które pozostały z syropu. Tort pokrywamy śmietaną, górę i boki. I wygładzamy dokładnie nożem, szerokim nożem albo paletką.
Pozdrawiam serdecznie Alicję z kanału Kreatywny Świat Alicji. Polecam także jej kanał oczywiście. No, Ala na pewno poradziłaby sobie ze zrobieniem pięknego tortu. Robi piękne rzeczy na swoim kanale. Torcik biszkoptowy z kremem z mascarpone i z krema pasticcera, bitej śmietany i truskawek jest nie tylko smaczny, ale i prezentuje się znakomicie. Można go przygotować nie tylko na ważne uroczystości domowe, takie jak urodziny, ale również na niedzielę do kawy. A teraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Przyznacie, że wygląda wspaniale. Polecam Wam ten pyszny torcik truskawkowy. Jeżeli spodobał się Wam ten przepis, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania i do pozostawiania komentarzy. Zapraszam na następne przepisy. Alla prossima! Ciao, ciao!